Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, dwa pytania były adresowane do ministra finansów. Nie ma pana posła Dudy, który pytał o wymagania związane ze szkoleniami dla osób prowadzących zakłady wzajemne. Szerzej trochę, bo dotyczy to i osób prowadzących kolektury, a także przyjmujących zakłady wzajemne. W jednym i w drugim przypadku zakładamy w ramach ustawy deregulacyjnej, że podmioty prowadzące, czyli monopol, totalizator będzie szkolił osoby prowadzące kolektury, a z kolei firmy bukmacherskie będą szkoliły tych, którzy przyjmują zakłady wzajemne. Będzie się odbywało to z tego na koszt tych firm, a okresowe szkolenia mają prowadzić do tego, że ci ludzie będą na bieżąco dysponowali odpowiednią wiedzą i umiejętnościami do prowadzenia, wykonywania swoich obowiązków. Drugie pytanie adresowane do nas, pana posła Bogdana Żońcy, dotyczące zmian, jeśli chodzi o agenta celnego. Tutaj kluczowa kwestia to jest rezygnacja z konieczności zdawania przez kandydatów na agentów celnych egzaminów przed komisją powołaną przez ministra finansów. Nie będzie tego egzaminu, natomiast będą musieli się kandydaci na agentów celnych musieli wylegitymować posiadaniem doświadczenia w zakresie obsługi celnej bądź też kwalifikacji w kategoriach ukończonych studiów podyplomowych na przykład. To tyle. Dziękuję.